TVG9, Klaudiusz Wesołek. 10 lutego 1940 roku rozpoczęły się masowe deportacje Polaków z Kresów na Sybir i do Kazachstanu. Dzisiaj, no parę dni po tej rocznicy, chcę mówić o deportacjach już powojennych, ale tych, które spowodowały rzeczywiście depolonizację Kresów, no a także deukrainizację no, wschodniej części Polski. No, ребята, pojechali. Właśnie po wojnie, po II wojnie światowej rozpoczęły się masowe wysiedlenia Polaków z Kresów, no i ostateczna depolonizacja. Z tym, że no, wtedy już Polacy mieli jakiś no, wybór, bo mieli alternatywę, albo zostać przesiedleni na Sybir czy do Kazachstanu, może tam z nielicznymi wyjątkami, które były potrzebne władzy sowieckiej, ale w większości tak. Albo mogli wyjechać do Polski w nowych granicach, do Polski rządzonej przez komunistów. No i wielu zrobiło właśnie w ten sposób. Także nie jest prawdą, że ukraińskie ludobójstwo, chociaż było bardzo okrutne, przysporzyło Polakom wiele ofiar, ale ono jeszcze ostatecznej depolonizacji ani Wołynia, ani Galicji nie spowodowało. Ostateczną depolonizację tych terenów przeprowadzili Sowieci już po wojnie. Natomiast jeśli chodzi o tereny obecnej Polski, tereny mieszane, na których mieszkali także Ukraińcy, to również w początkowej fazie ludzie ci pod też groźbą różnych represji ze strony komunistycznych władz byli wysiedlani za Bug, chociaż też było to pod przykrywką, pod oficjalną przykrywką no, dobrowolnej repatriacji. W rzeczywistości były to no, wymuszone wysiedlenia. Akcja Wisła, o której się w dzisiejszych czasach sporo mówi, to była likwidacja w zasadzie niedobitków ukraińskich, które jeszcze zostały na terenach polskich, po prostu no, z przesiedleniem do innego kraju no, było więcej formalności, a tutaj no, można było ich szybko przenieść na ziemię zachodnie. No i tak właśnie komuniści postąpili z Ukraińcami w Polsce. No, usprawiedliwiali to no, zbrodniami ukraińskimi, ale no, powiedzmy sobie szczerze, no to prawda, no, te masowe ludobójstwo banderowskie, ono się skończyło w 1944 roku praktycznie, jeszcze w 1945 trwało, można powiedzieć, ale już nie obejmowało terenu dzisiejszej Polski, tylko tam daleko na Podolu, w okolicach Tarnopolu. Później po 1945 ludobójstwa w skali masowej nie było, także to też nie jest usprawiedliwienie dla akcji Wisła, która była akcją zbrodniczą, ale też no, Ukraińcy nie nadużywają pewnych pojęć, bo mimo że no, była to akcja w jakimś sensie zbrodnicza, nie było to z pewnością ludobójstwo, no bo nie chodziło o wyniszczenie Ukraińców, no, którzy tam jakoś no, poza swoim terytorium, ale trwali jako
grupa narodowa. Także pamiętajmy o tym, że deportacje trwały po II wojnie światowej, jeszcze się po niej nasiliły i w ich wyniku no właśnie dokonano depolonizacji Kresów na terenie ówczesnego Związku Sowieckiego, natomiast na terenie komunistycznej Polski z tych no, obszarów mieszanych usunięto bądź siłą, bądź groźbą no niemal wszystkich Ukraińców.